Stanisław Kuliga-Strepczy wygrał konkurs palenia fajki w ramach 14. Międzyregionalnego Festiwalu Folklorystycznego Grabowiańskie Święto Fajki, który odbył się 14 lipca bieżącego roku. Tegoroczny zwycięzca kilkakrotnie uczestniczył w tej rywalizacji w latach poprzednich, zajmując drugie i trzecie lokaty. W końcu przyszedł czas na triumf. Pan się jakoś przygotowywał do tego, czy codziennie pan po prostu popala fajkę? Rzadko. W domu tak czasem, rekreacyjnie. Ja to traktuję jako zabawę po prostu. A w ogóle interesuje się pan fajkami? Jakieś kolekcje posiada? Coś tam... Mam kilka fajek z wcześniejszych konkursów. A na jakichś innych konkursach też pan uczestniczy, czy tylko tutaj w Grabówce? W Grabówce. To przemieszcza to trochę za daleko. Atrakcją pikniku, cieszącego się sporym zainteresowaniem mieszkańców, stanowiło stoisko z fajkami wyprodukowanymi w pracowni Mr. Brooks Przemyśla. Ekspozycja imponowała różnorodnością i potwierdzała niesamowitą pomysłowość producentów. W tej kolekcji, którą oglądamy, znajdują się jakieś szczególne fajki, które wyróżniają te zbiory? Często mówię, no każda jest szczególna, każda potrzebuje jakiegoś tam nakładu pracy, przede wszystkim pomysłu na wykonanie. Każda wiąże się też z pewno, tak przypuszczam, no, z jakąś historią, czy to producenta, czy tego, który tą fajkę sobie kupił. Mówi się, że wszystko idzie do przodu, zwłaszcza w tych procesach technologicznych. I właśnie jak jest z produkcją fajek? Czy tutaj są rzeczywiście jakieś technologie nowoczesne wprowadzane, czy to jest tak tradycyjne, że tutaj no za wiele nie ma pola manewru? To znaczy, to tak jak pan mówi, tak jak wszędzie, są wprowadzane różne procesy, różne, każdy sobie próbuje jakieś życie ułatwić, jest więcej zamówień, trzeba zwiększyć produkcję. No wiadomo, że maszyny się przydają i tam mamy nawet przykład, pozwoli pan, że pokażę. Dwa takie półprodukty, które wychodzą tam gdzieś z jakiejś maszyny, powiedzmy, a reszta, powiedzmy, obrabia się ręcznie, później ręcznie się to kształtuje i polerka. Czyli można to nazwać to działalnością artystyczną? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Każda fajka bez pomocy ludzkich rąk, i to wprawnych rąk, nie będzie istniała. Właściciel firmy Mr. Brooks, Zbigniew Bednarczyk, to jeden z największych producentów fajek na rynkach europejskich. Pan Zbyszek w ogóle, on jest produkcją czy fajkami zafascynowany. Zresztą widać tutaj nawet, proszę, co potrafi... Nawet poduszkę potrafi zrobić w kształcie fajki i nie tylko, różne rzeczy. Wszystko po prostu mu się z fajką kojarzy. To jest człowiek, który no, naprawdę jest zafascynowany tym, co robi. Czyli to oprócz tej działalności artystycznej może też być działalność biznesowa po prostu? No tak, taki jest cel i takie założenie, żeby robić po prostu to, co się lubi, bo wtedy sprawia to przyjemność i to jest takie... Może nieśmiałe życzenie, czy żeby każdy robił to, co lubi, wtedy ten produkt byłby, jak to się mówi, z serca, a nie z przymusu dla zarobku tylko. Inspiracją do zorganizowania cyklicznego, międzyregionalnego Festiwalu Folklorystycznego Grabowiańskie Święto Fajki było wydarzenie, które chluby raczej Grabówce nie przyniosło. W 1863 roku mianowicie w miejscowej karczmie Łukasz Chryceńko zabił fajką Antoniego Mazura. Organizatorzy postanowili ten fakt historyczny odwrócić i udowodnić, że palenie fajki może łączyć ludzi, a nie dzielić, że fajka sprzyja spokojnej rozmowie oraz nawiązywaniu kontaktów. Czyli warto sięgać do historii, do takich różnych wydarzeń związanych z daną miejscowością, no bo to przyciąga właśnie miejscowe osoby, które się tym interesują po prostu. No jak najbardziej, no jak najbardziej. To stanowi o tradycji tej miejscowości, stanowi o sile tych mieszkańców, że chcą coś robić, chcą się jednoczyć, chcą coś zrobić dla siebie, od siebie, dla innych. I myślę, że ta nasza miejscowość jest tego znana. No, Grabówka jest znana z wielu takich fajnych akcji, a między innymi ze Święta Fajki, też troszeczkę ze sportu. To wiąże i jakoś scala tą naszą miejscowość. Ale taka cykliczność to też chyba wyzwanie dla organizatorów, no bo coraz więcej, coraz częściej mamy te imprezy, no i trzeba coś wymyślać takiego, żeby mimo wszystko oprócz tej tradycji przyciągnąć jeszcze jakimiś wydarzeniami tę społeczność.
No tak, no to wszystko zależy od funduszy. Tutaj gorące słowa podziękowania należą się pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury z panem dyrektorem Rafałem Czoporem na czele, no też i stowarzyszenie, któremu prezesuje, Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka. Od samego początku byłem założycielem tego stowarzyszenia, też się tam mocno w to angażujemy. Obecna pani wójt Alicja Pocałyn także wspiera. W ogóle pomysłodawcą tego całego wydarzenia był pan Bogusław Miksiewicz, który 14 lat temu był sołtysem, jednym z prężniejszych, jakich żeśmy w historii grabówki mieli. On zapoczątkował tą imprezę, on wymyślił całą tą imprezę i on chciał, żeby to wszystko się rozwijało właśnie w takim kierunku. Wymyślił taką imprezę cykliczną, z roku na rok ona się rozrastała, coraz więcej było chętnych ludzi. Zawsze tutaj na Grabówkę, jak są imprezy na Grabówce, to zazwyczaj nic nie robi się w Brzozowie, w Sanoku, w okolicznej miejscowościach, bo wiedzą, że tu zawsze i zarówno młodzi i starsi przychodzą, bo znajdą coś dla siebie. Was czterech, ale ja mam tutaj taki instrument, co wszelkie nierówności rozwiązuje. A już żeśmy się go wystraszyli. Dajcie, pokażcie mu, czego powinien się bać. Kule nabiłeś? Ja się zapatrzyłem. Na baby się kuleń zapatrzył. Następny idiota! Podczas tegorocznej edycji Święta Fajki w Grabówce kultywowano nie tylko tradycję palenia lulki, ale również XVII-wiecznych wydarzeń historycznych z udziałem Jacka Dedyńskiego. W przygotowanej przez grupę Skutum z Sanoka rekonstrukcji historycznej szlachcic ziemi sanockiej bronił Grabówki przed karpackimi zbójami. Wcielił się pan dzisiaj w postać Jacka Dedyńskiego. Zapytajmy zatem po staropolsku, kto zaczął Jacek Dedyński? No, jeden z najsłynniejszych mieszkańców naszego regionu, nie tylko tej historycznej ziemi sanockiej, która właściwie obejmowała w dawnych wiekach większość dzisiejszego województwa podkarpackiego, ale w ogóle jeden z najsłynniejszych polskich szlachciców, bo to był człowiek, który no, zapisał się na stronicach wielu ksiąg sądowych najczęściej, bo był żołnierzem do wynajęcia, ale bardzo skutecznym, wręcz doskonałym. Dlatego zyskał sobie przydomek Jacka nad Jackami, albo pierwszej szabli Rusi Czerwonej, czyli całego tego regionu ówczesnego. I cóż, pan Jacek Dedyński był lisowczykiem, był żołnierzem z dość szczególnej formacji. To byli najlepsi z najlepszych, ale przy okazji ludzie o dość trudnym charakterze, dość trudnym usposobieniu. Po odsłużeniu w chorągwi pułkownika Lisowskiego zjechał tu na swoje włości do Niewistki niedalekiej. No i tu zajmował się właśnie egzekwowaniem wyroków sądowych, bo mówiło się, że pewne sprawy załatwia się prawem, czyli sądowo, a inne lewem, czyli kiedy sąd już jest nieskuteczny, to trzeba zrobić coś siłą. No i on był fachowcem od egzekwowania lewem. Zbierał ludzi w jednym ze swoich zajazdów granicznych, no, miał pod sobą Serbów, Tatarów i Węgrów, czyli naprawdę towarzystwo międzynarodowe, i z chorągwiami i bębnami, czyli jak na wyprawę wojenną ruszył właśnie odzyskiwać starostwo dolińskie dla pana Krasickiego. Więc był to człowiek bardzo znany, bardzo szanowany za swoje umiejętności szermiercze, ale i organizacyjne, bo on był głową takich dużych operacji wojskowych, powiedzmy, no, w różnych konfliktach sąsiedzkich. Więc jest to na pewno postać warta przypomnienia z perspektywy naszej historii regionalnej. Spektakl dzisiaj zaprezentowany poparty był faktami historycznymi? To znaczy tak, nie wiemy nic o tym, aby rzeczywiście w Grabówce coś takiego miało miejsce, ale mogło mieć miejsce, dlatego że zbójnictwo w tamtym czasie miało, no, było istną plagą całej ziemi sanockiej. I cóż, na wszelkiego typu gościńcach, drogach, w okolicach karczm dochodziło do napadów zbójników, beskidników, tołchajów, czyli właśnie takich jegomościów, jakich tutaj mieliście Państwo dzisiaj okazję zobaczyć. No i jako że dzieje się to na ziemiach Jacka Dedyńskiego, no to on tutaj wkroczył do akcji, więc było to takie połączenie różnych motywów związanych z historią lokalną. Na stadionie w Grabówce swoje dzieła prezentowali artyści. Najmłodsi uczestnicy oblegali trampoliny oraz korzystali z innych atrakcji przygotowanych dla nich przez organizatorów. Na scenie zaprezentowała się kapela ludowa Do oporu z Pilsna. Odbył się festyn zespołu Vamos. Pokaz sztucznych ogni, zaś gwiazdą wieczoru była grupa Milano.
14. Międzyregionalny Festiwal Folklorystyczny Święto Fajki zorganizowany został przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka przy współpracy gminy Dydnia, Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówce. Imprezę dofinansowano ze środków budżetu województwa podkarpackiego, powiatu brzozowskiego i gminy Dydnia. Na festiwalu obecni byli posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Uruski i Adam Śnieżek. Do rana, jestem zakochana.